kreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na stylówki w stylu wielkich projektantów z najnowszej kolekcji Lato 2021 Diora. Kochani, wszystkie dzisiejsze ciuchy to są ciuchy z mojej szafy, które już mam bardzo dawno oraz też nowe zakupy z second handów i w ogóle większość, 95% z tych rzeczy to są ciuchy, które zakupiłem właśnie w second handach na Vinted, odzieży używanej, także również akcesoria i buty były zakupione z drugiej ręki. Zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że się Wam dzisiejszy pokaz spodoba. Będzie to troszkę właśnie w stylu takiego wybiegu, bo wiecie, ja tutaj mam ten dywan, który służy mi za taki trochę mini wybieg. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tych stylówek, tak jak ja. Bo szczerze mówiąc, miałam fajną zabawę, mimo że dzisiaj jest naprawdę gorąco. Jest ponad 30 stopni. Dobrze, że ja tutaj mam zacienione. Ale z powodu tego silnego słońca też mogą być pewne tam niestety problemy z kolorem i z widocznością, bo wiecie, no przy takim nasłonecznieniu ustawienie aparatu czy kamery na dobre oświetlenie to jest chwila, moment i to się zmienia bardzo szybko. Kochani, postaram się, żeby wszystko to jakoś tam wyszło fajnie dla Was. No i oczywiście tych, którzy jeszcze nie są na tym kanale długo, zapraszam do subskrypcji. Będzie dużo fajnych programów, nie tylko na wielkich projektantów. Będą hollelumpeksowe programy ze stylizacjami, z poradami modowymi, poradami eko. Także zapraszam serdecznie i proszę wciśnijcie sobie przycisk powiadomień, by dostawać wiadomości o nowościach, a także dajcie polubienie za filmik, bo naprawdę muszę powiedzieć, że te filmiki są bardzo pracochłonne i takie Wasze drobne znaki sympatii są dla mnie bardzo, bardzo ważne i dużo dają. Kochani, idziemy z tym koksem. Nowa kolekcja Diora na lato jest, krótko mówiąc, jest cudowna. Po prostu jest cudowna. Jak ją pierwszy raz zobaczyłam, popatrzcie na przebitki, to po prostu się zakochałam. Mimo że pierwszą kolekcję zrobiłam Dolce & Gabbana, bo po prostu ona stwierdziłam, że jest taka radosna, mega kolorowa, jak potrzeba nam tej energii po pandemii, to tak, kolekcja Diora po prostu no totalnie mnie zauroczyła, totalnie. To jest jakby się zanurzyć w bajkę, po prostu bajka z baśni z Tysiąca i Jednej Nocy. Są tak przepiękne materiały, tkaniny, kolory, fasony, że po prostu naprawdę tylko siedzieć i patrzeć. Jeden raz obejrzeć tą kolekcję, to za mało, zachęcam Was sobie, obejrzyjcie sobie pokaz, jest naprawdę przecudowny. A przy okazji polecam Wam gorąco kolekcję Haute Couture. Filmik w takim bardzo baśniowym klimacie, który zrobił właśnie Dior. I po prostu byłam tak też zachwycona tym filmem. To jest jak oglądanie jakiejś magicznej baśni. Naprawdę jest przecudownie zrobiony. No i te kreacje Haute Couture nie dość, że zatykają dech w piersiach, to jeszcze po prostu ogląda się to jak magiczną baśń. Przepiękna muzyka też, także naprawdę serdecznie Wam polecam. Zobaczcie sobie na ten filmik. Tymczasem dzisiaj nie Haute Couture, tylko moda już ready to wear. Dzisiaj jest też duży wiatr i trochę mi tutaj spadają rzeczy, także wybaczcie, bo mogą być tutaj różne takie ruchy i tak dalej. Po prostu ignorujmy to. Kochani, moja fryzura też przez ten wiatr i przez wilgotność, jakby przez to, że po prostu no, temperatura ciała tu działa, no włosy moje stają się coraz bardziej niesforne, mimo że naprawdę, uwierzcie mi, uczesałam się do tego programu, no ale stylówki i tak dalej. No to zaczynajmy, kochani. Najpierw, co mnie najbardziej zachwyciło, oprócz samych materiałów, długie sukienki, długie suknie w stylu takim orientalnym, etnicznym. Dużo było sukienek w stylu takim jakby purytańskim, trochę taka podróż wstecz przez historię, podróż geograficzna też po świecie, ale zacznę od tych takich etnicznych sukienek. Pokazywałam Wam kiedyś w holu taką przepiękną suknię niebieską, indyjską, no i tutaj u Diora właśnie było dużo takich bardziej szyfonowych, co prawda, bardziej przezroczystych, ale też takich właśnie etnicznych w stylu sukien. W różnych właściwie jakby stylach, ale one były głównie inspirowane tym wschodem jednak. No i moja suknia, której już nie mogę Wam tutaj pokazać w ręku, bo już jej nie mam. Ona zmieniła miejsce zamieszkania, poszła do mojej przyjaciółki. No ale w każdym razie zrobiłam wcześniej specjalnie zdjęcia z koleżanką, z przyjaciółką również i filmik, który jest na TikToku, który jest też w jednym z holi. No i tutaj krótka przebitka z tą przecudowną, długą suknią w stylu etnicznym. No jest naprawdę zachwycająca, przyznajcie.
bardzo, bardzo piękne wzory, piękny kolor i tutaj no właśnie to jest coś takiego, co zachwyca mnie też u Diora. I można znaleźć takie rzeczy w Lufeksie, chociaż powiem Wam, że chodziłam i szukałam dosyć długo, już koło 2 miesiące, no i nie jest łatwo znaleźć naprawdę jakościowe, piękne, takie w stylu etnicznym, długie suknie. Dużo jest jednak tych sztucznych rzeczy ze sieciówek i no nie jest łatwo, ale da się to zrobić, da się to znaleźć. Jeżeli nie jesteście aż tak nastawieni na lumpeksy, to w Zarze często są takie typu etnicznego sukienki, nie są tanie wtedy, bo to zazwyczaj są właśnie takie już trochę rękodzielnicze rzeczy. No, ale idziemy teraz do rzeczy, które już Wam będę pokazywać z ręki. Następna rzecz będzie też taka etniczna, też z Indii. Spódnica, którą widzieliście bardziej w jesiennych stylówkach, bo ona jest taka z wyglądu gruba, ale to jest bawełna 100% i ona jest haftowana w przepiękne właśnie etniczne wzory i jest w takiej kolorystyce. Zobaczcie tam sobie na przebitkach, jak właśnie Dior proponował taką naturalną, ziemistą kolorystykę, te przepiękne, takie beżowo, właśnie ceglaste wzory kwiatowe. No i tutaj mamy spódnicę w takim kolorze dosyć podobnym. W sensie ceglastym, no i jest w takim etnicznym stylu. Ja do niej założyłam, nie miałam tutaj beżowego, bo wiecie, ja nie przepadam za beżem i źle wyglądam w beżu zazwyczaj. No i taka bluzka z lnu, wiązana na wierzch dwoma sznurkami. Ja się obwiązałam 2 razy, bo właśnie, zauważcie, u Diora występuje dużo pasków podwójnych takich, albo pasek obwiązany wokół i spięty. Taki typowy w tym roku element u Diora właśnie. No i moim zdaniem też fajna stylowa, do tego można torbę też w stylu etnicznym sobie dobrać, uczesanie w stylu etnicznym, dlaczego nie? Bardzo fajne. Wiecie co, ta spódnica, mimo że jest z takiej grubej bawełny, to przez to, że to jest bawełna i ona jest szeroka, ona nie jest w ogóle gruba, znaczy nie odczuwa się tej temperatury, nie? Nie jest to tak, jakbyście włożyli taką grubą spódnicę ze sztucznego materiału, który Wam się potem przyklejał w upale. Ja nawet w tej spódnicy się dzisiaj nie spłaciłam, mimo że naprawdę jest już powyżej 30 stopni Celsjusza. I cały czas jest na słonecznie, nie pomaga w zasadzie wiele ten cień tutaj, także... Także naprawdę nie jest to grube. Bawełna, len i takie materiały się będą Wam fajnie sprawdzać właśnie w upały. No i kochani, idę dalej. Teraz pokażę Wam tą suknię, co ostatnio była w holu lumpeksowym z Jedwabiu. No i właśnie, to jest typowa taka etniczna suknia i ona tu w dodatku nawiązuje do tych sukni Diora taką przezroczystością, bo ona jest cała transparentna. Tak naprawdę przez to, że tutaj jest cień, tego nie widzicie, albo słońce, to ona jest przezroczysta. Ja oczywiście do niej włożyłam krótką halkę, też taką półprzezroczystą, ale wiecie, razem te dwie warstwy już robią to, że do pewnego momentu ta suknia nie jest przejrzysta, dopiero dół jest przejrzysty. No i tutaj sobie pozwoliłam założyć do tego chustkę na głowę, bo właśnie to jest też typowe dla ostatnich kolekcji Diora, że właśnie te chustki, takie jakieś bandany zakręcone na głowie. Powiem Wam, że bardzo było mi gorąco, więc tylko ta jedna stylówka z przepiękną chustką jedwabną w podobnych tutaj nawiązujących odcieniach kolorystycznych, taka lekko morelowa chustka z elementami czerwieni. No i do tego oczywiście torba, którą ostatnio też widzieliście tutaj leży w holu lumpeksowym. Taka żółta z tymi zawieszonymi takimi wschodnimi wisiorami na niej. No i to jest mega leciutkie, naprawdę. W tym stroju w ogóle nie było mi gorąco. Nawet teraz przy takiej temperaturze, więc polecam na plażę, na spacery nad morzem, na kostium kąpielowy będzie strój idealny po prostu. Dużo przykrywa, ale też jest cieniuśki, powiewny i właśnie tak jak mówię, no i to jest coś, mimo że kolor jakby nie jest tutaj związany z tą kolekcją Diora. Ja się tu inspirowałam wyłącznie wzorami, stylem i materiałami, właśnie tą etnicznością jakby tej kolekcji. Przepiękne wzory również ma ta suknia na sobie. No, także tutaj powiem Wam, że niewiele z tych stylówek będzie wiernie odwzorowanych, bo nie chodzi tu o to, żeby oddać identyczną stylówkę. Nigdy nie kupicie takiej samej sukni jak u Diora, no chyba, że kupicie ją u Diora. Nigdy nie będzie to identyczne, więc ja się inspiruję właśnie z fasonami, stylem ogólnym, jakimiś dodatkami, które tutaj są użyte. Także zobaczycie, że one będą dosyć zróżnicowane te i nie będą aż tak podobne, identyczne jak stylówki Diora. Ale właśnie o to mi chodziło, żebyście mogli ubrać się, żebyście mogli sobie zaobserwować
jak ubrać się w takim stylu, ale z zupełnie innych ciuchów. Nawet dobierając trochę inne dodatki, ale zachowując pewien taki feel. Kolejna rzecz. Sukienka, którą mam już chyba z 15 lat w mojej szafie. Niestety wierzchnia część jest poliestrowa, jest taki cieniutki szyfon poliestrowy, ale no i tutaj pomyśleli projektanci sukienki. Podszewka jest z bardzo cieniusieńkiej bawełny i ja tą podszewkę w ogóle utnę, bo jest mi za gorąco jednak w niej. Mimo wszystko, mimo że to jest bawełna od spodu. No i ona jest w taki lekko etniczny wzorek. Bardziej to, ja bym powiedziała, że to jest taki nawiązujący do jakichś etnicznych, bo tutaj są też takie rozetki jakby ala arabskie. No jest to dosyć ciemny kolor, ale w sumie czemu nie? Jak to będzie przezroczyste, to będzie w porządku wyglądać. No i te falbany są w tym roku też bardzo charakterystyczne, że sukienki z falbanami u wielu projektantów występują. No i tutaj też oczywiście były takie sukienki. I tutaj zainspirowałam się trochę jedną stylówką, w której do sukienki było włożone właśnie taka kamizelka na wierzch. No i ta moja bawełniana kamizeleczka, no gdyby już wchodzić do jakiegoś klimatyzowanego pomieszczenia, to jak najbardziej fajnie będzie w takiej kamizelce na wierzch, na sukienkę, na ramionczkach. Będzie nam, może nie przewieje nas aż tak, jak wyjdziemy do jakiejś kawiarni. No i taki strój, do tego takie bardziej mocniej, takie mocniejsze trochę sandałki z ćwiekami. One są z firmy Ecco, one są Geox. Oddychające takie, mimo że ten koturn jest, to są bardzo wygodne i właśnie oddychają. No i właśnie taka styluwa do tego. No i oczywiście tutaj można sobie jakąś fajną torbę dobrać. No i w dodatku zrobiłam Wam jedną stylówkę z kapeluszem. Mimo że tutaj u Diora nie było kapeluszy, ale ja czasem na takie bardzo słoneczne dni noszę kapelusz i pewnie wiele z Was też nosi. No właśnie, zobaczcie, ten kapelusz jest w dodatku taki stalowo-czarny jak sukienka. Będzie tu fajnie pasował. Takiej cieniutkiej słomki. I też robi to bardzo stylowy dodatek. Mnie się to mega podoba. Nie wiem jak Wam. Piszcie koniecznie, co sądzicie, jak się Wam podoba ta styluwa z tą długą sukienką, kamizelką i tym kapeluszem czarnym. No i tak, to jeszcze nie koniec długich sukienek, bo jeszcze mam jedną. Właściwie to nawet nie jest sukienka. To jest taka halko sukienka. No w zasadzie chyba było to przewidziane jako sukienka, ale nie wyobrażam sobie chodzić w czymś takim samym. No jednak to wygląda trochę jak taka koszula długa. No ale na to włożyłam sobie właśnie, żeby nawiązać kolorystycznie do Diora i do tych etnicznych, takich rękodzielniczych dodatków, taką piękną kamizelkę. I to jest kamizelka z Lumpexu MS Mode. Ona jest w ogóle w dużym rozmiarze i fajnie, bo jest taka właśnie luźna, obszerna. Do tego spięłam sobie tą kamizelę takim pasem plecionym w kolorze takim właśnie rudobrązowym, żeby nawiązać kolorystycznie. No i fajne to jest, według mnie fajne. W samej sukience bym nie wyszła, ale już tą kamizelką, która trochę nam tu też lekko modeluje sylwetkę, lekko przykrywa jakieś pewne niedoskonałości figury, no to wygląda według mnie spoko. I do tego klapki fajne, takie też w stylu etnicznym. I według mnie fajna stylowa torba, taka moja płócienna, którą wiecie, że uwielbiam, bo już była w wielu stylówkach. O, ze skórą, też ma elementy tego koloru właśnie takiego rudego w sobie. No i do tego przewiesiłam sobie chustkę, bo takie właśnie frędzle też pojawiały się w kolekcjach Diora, w torebkach, na przykład w koszykach. No i taka chustka może sobie być zawrócona na ramię, jakby jest nam za zimno, na przykład właśnie gdzieś wchodząc do pomieszczenia, albo sobie możemy ją po prostu dać na głowę, albo przewiesić przez torbę, żeby zrobiły się takie fajne frędzle, bardzo modne. No i taka ostatnia długa moja kreacja dzisiejsza. Bardzo, bardzo gorąco jest, kochani. Już troszeczkę pomału wymiękam tutaj, ale w domu jest jeszcze cieplej. Na parterze ok, ale na parterze nie dam rady kręcić, bo tam jest zbytni miszmasz, a w studio moim jest prawdopodobnie około 40 stopni, więc nie ma opcji. Teraz przejdę do sukienek w stylu purytańskim. Ja to tak nazywam, bo wiecie, purytanie, czyli... Na przykład ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych, bardzo, bardzo tradycjonalni chrześcijanie, na nich też jakby może strój Amiszów, można by powiedzieć, się opiera. Bardzo skromny, zabudowany, bardzo surowy w swoim właśnie charakterze. No i tutaj dużo było takich sukienek w stylu, trochę w stylu Amiszów, niektóre nawet już trochę jak dla mnie za bardzo zakrawały na zakonnicę.
to już nie jest mój styl. Ja aż tak bardzo skromnie się nie lubię ubierać i tak się zabudowywać tymi obszernymi warstwami. No ale spróbujemy zachować jakąś symetrię sylwetki. No i dwie sukienki, jedna jest z ostatniego pola. To jest ta przepiękna sukienka z aksamitną wstawką. No i ta sukieneczka tutaj idealnie właśnie się wpasowała i w kolory, i w taki właśnie feel tych takich tradycyjnych sukienek z właśnie obszernymi rękawami, takimi kufiastymi i takie raczej taka długość midi do łydki, nawet czasem trochę dłuższa była. Bardzo fajnie według mnie pasuje ta sukienka, tutaj duża torba, wisior i można sobie na tą sukienkę założyć kamizelkę. Ja tutaj mam taką kamizelkę jedwabną. Można sobie urozmaicić taki strój właśnie jedwabną kamizelką z frędzlami, jeszcze dodać tego stylu boho do tego. Boho to jest już bardziej purytańskie, ale jakby chcieć tak troszeczkę sobie to bardziej zmodyfikować w stronę boho, to właśnie ta aksamitna, ta jedwabna kamizelka, którą pokażę Wam w następnym holu szczegółowo, do tego. I to jest jedna propozycja. Tutaj zachowałam te buty, które mam teraz na sobie, czyli takie mocniejsze sandały trochę. I idziemy dalej. Kolejna stylowa w tym stylu właśnie. Właśnie w podobnym takim bardzo skromnym purytańskim, tylko jedynie tutaj jest troszkę dekoltu i zauważcie, że co ciekawe, ta sukienka jest na mnie teraz trochę za duża, chyba zeszczuplałam, co by było super, bo naprawdę ona była w zimie dopasowana, możecie sobie zobaczyć do tamtego vloga, a teraz ta sukienka jest po prostu za luźna na mnie tutaj, jakoś w brzuchu, w biuście, no trudno. Do tego pasek, bo właśnie nawiązuje tutaj do tego wiązanego paska u Diora, takiego dwukrotnie wiązanego, czy nawet dwóch osobnych pasków włożonych ze sobą, wyżej i niżej. I żeby trochę tak przełamać tą taką prostotę tej sukienki, właśnie ten trochę rokowy pasek i trochę takie buty z ćwiekami. Tutaj chciałam pójść w stronę właśnie takiego trochę przełamania tego ludowego stylu, tej ludowości i tej takiej właśnie prostoty prostoty. No i tak, i do tego można fajną płócienną torbę, kosz, wszystko pasuje w zasadzie do tego, jakiś plecak, cokolwiek, jasny. No i też nawiązuje właśnie tutaj do wzorów, które były u Diora i u tej prostoty wzorów, która też w niektórych strojach się pojawiła i niektóre były wręcz w paski. Ja tu Wam pokażę tylko taką długą suknię w paski, ale w dość podobnym jakby feelu właśnie. Ona jest taka niby wschodnia, niby purytańska, niby to jest taka suknia Dziki Zachód, XIX wiek. Trudno ją trochę określić. Tak, no z tych sukni tak zwanych purytańskich to tyle. Teraz spodnie. Spodnie i spodenki. Ja, szczerze mówiąc, bardziej zachwyciłam się tymi stylowami sukienkowymi od Diora, więc ze spodni pokażę Wam tylko coś, co naprawdę mam dość podobne, bo tutaj były takie dwie stylówki u Diora z takim właśnie niby a la szaro-granatowymi, szerokimi spodniami. Było tam dużo takich też crop topów i takich kaftanów jakby noszonych na wierzch. Więc prawie identyczna stylówka mi wyszła co u Diora. Moje stalowe spodnie jedwab z bawełną, do tego na to właśnie ta koszula z rami, tym razem z odpiętym kołnierzem, bo ona ma odpinany kołnierzyk, może być taka stujeczka właśnie, co bardziej mi się kojarzy z tą kolekcją Diora i można dopiąć kołnierzyk i wtedy jest taka typowa koszula kołnierzykowa, długa i spięta tym podwójnym paskiem, podwójnie wiązanym w talii. Sama koszula i później na to sobie w drugiej wersji włożyłam właśnie tą kurteczkę, która też tam podobnie właśnie jak ten komplet u Diora działa, tylko ma trochę za krótki rękaw, ale ja się tym nie przejmuję. Na zimny, letni, chłodniejszy letni dzień będzie fajna stylowa, taka stylowa. No i ciekawa jestem, jak się Wam ta stylówka podoba. Bardzo prosta, bardzo zachowawcza też powiedziałam, ale lekka. To jest bardzo wygodne, to jest lekkie. No i jeszcze może druga wersja z kaftanem, który mam tutaj.
No bo chciałam też te kaftany, bo tam dużo tych kaftanów. Było przepiękne, zobaczcie, na przebitkach haftowane, takie etniczne wzory, wręcz gobelinowe czasem kaftany. W ogóle dużo tych gobelinowych motywów było. No i tutaj taki kaftan mój z jedwabiu, który ostatnio kupiłam, też w Lumpeksie, na tą stylówkę. On też ma w sobie i trochę stalowego, i granat, i niebieski, i fiolet, różne takie barwy. I on jest w takim etnicznym właśnie stylu. I tutaj mi fajnie spasował do tej stylówki. Można sobie ten pasek wtedy na tym kaftanie, jeśli by było naprawdę chłodno, bo czasami naprawdę też w lecie mamy taką temperaturę, że jest 15 czy 16 stopni. No i tak, moi drodzy, spodnie. I ostatnia rzecz, shorty, wiecie co? I ja tutaj nie pójdę w stronę diorowską, że tak powiem, z shortami, bo po pierwsze, bardzo krótkie u nich były shorty. Fajne, bo z wysokim stanem, ale bardzo, bardzo krótkie. No na pewno ja bym w takich shortach nie chodziła, tym bardziej, że jak nosimy tak krótkie shorty, to na plażę na przykład, jeżeli o mnie chodzi. No a tutaj oni mieli takie gobelinowe te shorty, takie z tych żakardów grubych. I to, no ja bym nie włożyła takich grubych shortów na plażę. Sorry, Diory, ale niestety pomysł moim zdaniem zupełnie niepraktyczny, totalnie. No, albo krótkie i cienkie, albo już grube i dłuższe i wtedy na grubszą pogodę. No taki niepraktyczny pomysł, ale dlatego ja nie dam takich samych i nie będę robić takich stylówek, bo po prostu ja tego też nie będę nosić i nie uważam, żeby to było sensowne. Shorty za to mam takie, co mam na sobie, widzicie? Shorciki bardziej nawiązują do takiej sukni, która była z szyfonowej u Diora, właśnie z takimi aplikacjami koralikowymi, pięknie naszytymi. Te shorty mi się skojarzyły z tą sukienką. Ja tutaj nawiązuję więc materiałowo do sukienki bardziej i kolorystycznie. A shorty są też z wysokim stanem. Są cieńkie, bo są szyfonowe. Bardzo dawno już je mam. To są też z Lumpeksu shorty. ASOS firma. Bluzka jest taka, no zresztą zobaczcie tam na podglądzie, też tak czarna, ale bardzo cienka z bawełny i ma takie przezroczyste wstawki, również haftowane koralikami, więc to jest nawiązanie stylistyczne. No i dwie wersje, to co mam na sobie, czyli kamizelka jedwabna z frędzlami, która fajnie, bo troszkę tutaj nam przykrywa te zbyt może rozebrane nogi, trochę zakrywa może jakieś niedoskonałości drobne tych nóg. No z tyłu już niestety nie, jak widzicie, ale z przodu. To jest fajne, bo to jest bardzo lekkie, to jest jedwab naturalny i to tak powiewa sobie. Można takie coś sobie dla stylu włożyć wręcz i żeby się nie czuć aż tak rozebranym. Aczkolwiek w samej tej bluzce bym na pewno poszła na imprezę, no na pewno nie gdzieś do miasta czy gdziekolwiek indziej. Nawet nie na plażę, bo to za eleganckie. To jest taka impreza letnia, typowa impreza letnia w upał, może na jakiś festiwal. I ostatnia wersja zamiast kamizelki kaftan, bo też właśnie bardzo mi się podobały te stylówki, shorty z kaftanami, ale niestety nie posiadam takich etnicznych kaftanów. Oprócz tego, który jest trochę za gruby tutaj. No i mam taki aksamitny Vintage Stories. Już też go widzieliście, jeżeli oglądacie moje hole. Przepiękne hafty i też te hafty swoimi kolorami i stylem nawiązują do tych na spodenkach, więc to jest taki fajny zestaw. Na wieczór, jak robi się chłodniej, narzucamy sobie taki fajny kaftan luźny w stylu boho na te krótkie spodenki. Także jest to moim zdaniem nawiązanie do stylu Diora, do kolorystyki, do pewnych motywów, do pewnego właśnie takiego ogólnego stylu, ale nie dosłownie do jakiejś konkretnej stylówki. No i kochani, to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że Was zainspiruje styl Diora. Mi się bardzo podobał. Jedyne co, to te chustki, wiecie co, próbowałam z tymi chustkami, tylko jedną zrobiłam, bo jest mi w tym bardzo gorąco. Jednak mimo że te chustki jakoś zbierają włosy, to jest, głowa się w nich bardzo poci. No, nie ma opcji. Nawet jedwabna chustka sprawia, że te włosy się zapłacają pod spodem. Więc ja tak naprawdę, czy na plażę, czy w lecie, te włosy bym spięła w warkocz, w kucy, w jakiegoś koczka i po prostu nie chodziłabym tak w tych chustkach, bo no nie, po prostu nie, za ciepło, nie sprawdza się. Dobrze, kochani, zapraszam Was już na haul w następnym tygodniu oraz na kolejny program stylówkowy. Jeszcze nie wiem, czy to będzie wyzwanie, czy to będzie z inną youtuberką, czy to będzie program o moim stylu indywidualnym, ale na pewno jedno z tych dwoje. I kochani, żegnam się z Wami już serdecznie, Was pozdrawiam, cześć! Pozdrawiam.
przy okazji chcę Was zaprosić jutro na premierę na kanał Naturawika. Serdecznie Was zapraszam. Właściwie to będzie na kanale Trzecie Ucho Art. Pojawi się filmik i teledysk z nową piosenką Naturawiki. Znacie z moich już wcześniejszych vlogów i muzyczka, którą mam we vlogach, też jest tego autora. Bardzo romantyczna, bardzo letnia piosenka o trudnej miłości. Bardzo taki artystyczny filmik. Zapraszam serdecznie, jeśli lubicie letnią muzykę, letnie przeboje, to zapraszam. Cześć!